Cześć. Dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia na silne przywodziciele dla żabkarzy. Ponownie gościmy w Gym El Toro w Sosnowcu, największym fit kompleksie w Zagłębiu. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, łapa w górę, lecimy z tematem. Do tego ćwiczenia użyjemy maszynę dedykowaną do pracy nad przywodzicielami. Siadamy na siedzisku, ustawiamy maszynę tak, żeby biodro pracowało w pełnym zakresie ruchu. Wykonujemy przywiedzenie, sekundową pauzę i powolne odwiedzenie. Wykonujemy około 12 powtórzeń w trzech seriach. Do ćwiczenia potrzebujemy ławeczkę. Ustawiamy się w pozycji podporu bokiem z jednym podudziem leżącym na ławeczce, a drugie zaraz pod. Kolana zgięte pod kątem 90 stopni. Utrzymujemy tę pozycję przez 30 sekund, mocno napinając brzuch. W ramach progresji możemy wydłużać czas trwania ćwiczenia lub wyprostować nogę w kolanie. Do ćwiczenia również potrzebujemy ławeczkę. Ustawiamy się w pozycji podporu bokiem z jednym podudziem leżącym na ławeczce, a drugie zaraz pod. Kolana zgięte pod kątem 90 stopni. Powoli opuszczamy dolną nogę w stronę podłogi, następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Pamiętajcie o mocno napiętym brzuchu. W ramach progresji można wyprostować nogę w kolanie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.